Ostatnie chwile z modem zmartwychwstanie do gry opad promieniotwórczy. No tak to właśnie wygląda. To jest ostatnia lokacja, w której przyjdzie nam się zmierzyć. Ja jestem stary. I tutaj siła 7, percepcja 6, wytrzymałość 5, charyzma 6, inteligencja 7, zręczność 6 i szczęście 5. Skończyłem grę na poziomie 18. Jeszcze chwilę by mnie od 19. A to moje profity, orientacja, przywódca, pojętny uczeń, patroszenie gekonów, przyrost siły, przyrost percepcji, tu i teraz, karma, tarczą nadziei zostałem. I w tych wszystkich miejscach jestem lubiany, bożyszcze tłumu, albo akceptowany. Ghule 88, bo to się tutaj walczy z tymi gnidami. Kobiety, kosmici, mężczyźni 58, 9 modliszek. Supermutantów 44, włóczędzy 6. Jestem napromieniowany. Rozwijałem broń energetyczną, pierwszą pomoc i handel. 35 lat. O, jeszcze mogę sobie rozwinąć przy okazji. Starałem się wszystkie robić zadania, jakie tylko spotkam, ale to z nimi to jest różnie. Nowa nadzieja. 5 questów. Szczurza. No nie wszystkie zrobiłem. Sedit, tutaj było dużo chyba do roboty. Korat. Ucisz liczego na zawsze. W więzieniu jakoś dojechać, ale nie zrobiłem tego. Tego też nie. Czyli wydawało mi się, że nie muszę tego robić. Informacja o odrodzeniu z bazy kontrolowanej przez supermutantów. Supermutantów rozwaliłem, ale już zrobiłem inne zadanie. I już tego nie mogę. 8 w imperialnym mieście. Baza odrodzenia. Powstrzymaj odrodzenie, czyszczenie, zniszczenie ich bazy. No to właśnie to zrobiłem. Tutaj holotaśmy. Tu jest pani. Tu jest kolejna pani. No i cóż, to jest właśnie baza odrodzenia. Aha. Nie mam niczego innego oprócz metalowego pancerza. Nie zdobyłem power armoru. To jest działko plazmowe, z którego strzelałem ostatnio. Wcześniej jeszcze z karabinu laserowego. Karabinu plazmowego. A ta karta właśnie pozwoliła na zniszczenie bazy. To jest mój ekwipunek i pieniążki. No i ostatnie chwile, zobaczymy co tam.
i wydaje się, że naszego bohatera już nie zobaczymy. Eksplozja całkowicie zniszczyła bazę odrodzenia i zabiła wielu niczego się nie spodziewających guli oraz ich więźniów. Wśród guli szansa na odrodzenie stała się tylko smutnym wspomnieniem. Po tych wydarzeniach nie było nikogo, kto potrafiłby wskrzesić u guli nadzieję na odrodzenie, mimo tego od czasu do czasu pojawiali się tacy, co próbowali. Nie wiedziałeś, ile czasu ci pozostało, ale pewnym było, że nie ma go wiele. Umiarkowany ból i pierwsze oznaki rozkładu tkanki po odrodzeniu były na tyle dowodem. Były na to dowodem, ruszyłeś więc na pustkowie. Sam uzbrojony jedynie w pistolet, byś mógł zmierzyć się z przeznaczeniem i zakończyć życie, nim dopadnie cię bolesne, trwające kilka tygodni konanie. Walki w Rat Hall trwały kilka lat. Wydawało się, że ostatecznie w mieście nie pozostał nikt, kto mógłby być świadkiem zwycięstwa którejś ze stron. Stało się kolejnym martwym miejscem na pustkowiu. Dzięki karawanom handlowym nowa nadzieja rozrosła się i przyciągnęła nowych mieszkańców. Nowi ludzie w końcu wnieśli życie do nowej nadziei. W wiosce po raz pierwszy od dawna usłyszano śmiech dzieci. Dzięki dużemu i korzystnemu zamówieniu Fryderyk wyciągnął swoją kompanię z kłopotów. Z czasem sen Fryderyka mógł przyjmować większe zamówienie i stał się poważną konkurencją dla karawany sedyckiej. Kerry większość swojego czasu spędzała w drodze, zarabiała na życie handlem i swoją bronią. Kerry to ta z zielonymi włosami. Nie miała zamiaru wracać do Sedit, a tym bardziej przyjmować karmazynową karawanę. Jako szef karmazynowej karawany, Demetre bardzo chętnie wysyłał karawany nawet na najbardziej niebezpieczne tereny. Kompania straciła przez to kilku klientów i pracowników, ale przetrwała. Zawsze ktoś chciał dostarczyć towar tak szybko, jak to tylko możliwe, bez względu na cenę, a ktoś inny był gotów się tego podjąć. Aran był przekonany, że obecność łowców mutantów była szkodliwa dla Albrella, a ich próba przejęcia krypty potwierdziła jego obawy. Dał im możliwość odejścia, ale ją odrzucili, więc próbował zmusić ich do odejścia siłą. Aran zwlekał z atakiem, a to dało łowcom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się i uzyskanie poparcia imigrantów. Łowcy przypisali sobie zniszczenie odrodzenia, a Imperium popadło w niełaskę, ponieważ nie chciało się dzielić swoim bogactwem. W końcu przedłużające się walki o władzę doprowadziły do zniszczenia Po powrocie do miasta Lystra objęła posadę doradcy i kierowniczki szpitala. Zginęła pomagając rannym w czasie jednego z konfliktów. Lystra nam towarzyszyła. Mieliśmy jeszcze chłapa, ale to jest... Po zniszczeniu szpitala bogaci imigranci i inni odwiedzający stracili dostęp do unikalnej opieki medycznej. Z drugiej strony biedacy przestali znikać z ulic i okolic miasta. Nikt już otwarcie nie zagrażał dzikusom, więc plemię rozrastało się w spokoju. Nic ich nie łączyło z miastem, więc gdy tylko sytuacja zrobiła się niewygodna, po prostu wyruszyli na pustkowie. Bez działań ze strony Vexa biznes Williama rozkwitł, a to przyniosło korzyści wszystkim mieszkańcom przedmieścia.
Jednak gdy sytuacja stała się niewygodna, William opuścił miasto, towarzyszyła mu znacząca liczba imigrantów. Razem osiedlili się w ruinach Los Alamos i rozpoczęli odbudowę miasta. Zabicie supermutantów stacjonujących w bazie łowców przerwały ich wędrówkę na wschód. Taki sam los spotkał większość supermutantów przybywających na tereny Nowego Meksyku. Nieważne jakie miały zamiary, ludzie zabijali je, gdzie tylko się pojawiły. Standardowe zachowanie, zabijać mutanty. Kerry i Lystra. Koniec? Bazę rozbiłem w ten sposób, że wszedłem do niej, a później musiałem się męczyć z ostatnim bossem. To raczej w sumie od pierwszego strzału upadł i tak go dobijałem, ale później wyjście w pojedynkę z tej bazy, no to nie było łatwe, zbawca ginie. Takie rzeczy właśnie. Włóż kartę bezpieczeństwa. Włącz samo zniszczenie. 5 minut. Ciche odliczanie. Czy naprawdę chcesz rozpocząć samo zniszczenie? Tak. 300 sekund. Nie da się poczekać 5 minut? Oj, nie dobrze. 290 sekund. Chyba poczekamy. Dwieście 80 sekund. Teraz nie uda mi się wyjść. Musiałbym za dużo zabijać. A steampacków mam tylko, miałem 8. Tutaj jeszcze super steampack. Kwiat lawendy przeczytamy. Wspaniale, twa podróż została brutalnie przerwana. Odnajdziesz spokój w śmierci. Jak dla mnie fajnie.